Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać flip cover do Samsunga Galaxy S3. To jest ten taki niebieski. Znaczy właściwie on jest czarny. Tył ma czarny. To jest też dziwne. Tył ma czarny. A przód ma taki właśnie ten purple blue w tym kolorze. Ale nie do końca o tym miałby być film, ale chciałem Wam pokazać, że żebyście uważali, bo z dziećmi to różnie bywa i teraz tak. To, że telefon jeden, czy drugi, czy Galaxy Note, czy jakikolwiek inny ma właśnie Gorilla Glass, czy inne szkło, to nie. Jakby, o, tutaj widać, widzicie te ryski? Postaram się Wam jakoś to wyostrzyć bardziej. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać tutaj, bo tych rysek jest naprawdę sporo. Chciałem Wam pokazać, że po prostu o ile czasami i upadek telefonu na ziemię może jakby nic może się z nim nie stać, to jednak jak do takiego telefonu dorwie się dwuletnie dziecko niespełna, to niestety, ale nic tego dobrego nie będzie. Teraz tak, jakby Wam tutaj pokazać, żeby że to wszystko, że ta szyba jest naprawdę sporo porysana. Powiem może jeszcze raz tak. O, tu widzicie teraz dobrze, jak bardzo porysany jest ten telefon. Tu jest taka ostra rysa przez środek. O, tu widać też. Tu jest dodatkowo takie przetarcie. I to naprawdę było parę dni, bo telefon został... To nie jest oczywiście mój telefon, żeby nie było... Ale okazuje się, że telefon został wyposażony jakby flip cover parę dni po zakupie i te parę dni wystarczyło, żeby dziecko się do tego dorwało i telefon tak wygląda, jak wygląda. O, teraz też to widzicie, że jeśli chodzi o ramkę, to nie jest jakoś chyba zniszczona. Szczerze powiedziawszy, nawet się nie przyglądałem aż tak bardzo, ale nic tu się raczej więcej nie z tym nie dzieje. W każdym razie chciałem Wam powiedzieć, że żebyście uważali, bo faktycznie no te ekrany nie są odporne na wszelkiego rodzaju, o tutaj też widzicie, są zarysowania, na wszelkiego rodzaju jakby eksperymenty przy udziale dzieci. Więc pamiętajcie o tym, żeby zabezpieczyć dobrze swój telefon, bo niestety może coś takiego Was czekać. Dobra, trzymajcie się i pozdrawiam. Hej!